Kasia i Michał byli małżeństwem od 10 lat. Ich życie mogło się wydawać idealne, piękny dom na przedmieściach, dwójka uroczych dzieci, stabilna praca. Michał, jako inżynier oprogramowania, zarabiał dobrze i często przynosił do domu dodatkowe bonusy za swoją pracę. Kasia, z wykształcenia nauczycielka, pracowała na pół etatu w lokalnej szkole podstawowej, aby móc spędzać więcej czasu z dziećmi. Ich dom był przestronny, z dużym ogrodem pełnym kwiatów i zieleni. W słoneczne dni spędzali czas na świeżym powietrzu, grillując, bawiąc się z dziećmi i ciesząc się swoim towarzystwem. W salonie, który był sercem domu, znajdowała się wygodna sofa, na której wieczorami razem oglądali filmy lub czytali książki. Kasia i Michał mieli wiele wspólnych zainteresowań. Uwielbiali podróżować i odkrywać nowe miejsca. Każde lato planowali rodzinne wakacje, które były dla nich wyjątkowym czasem. Dzieci, Ania i Tomek, były pełne energii i ciekawości świata, a rodzice starali się, by ich dzieciństwo było pełne pięknych wspomnień. Kochanie, co chcesz na kolację? Zapytała Kasia, gdy Michał wszedł do kuchni po długim dniu w pracy. Coś lekkiego, może sałatkę? Nie chcę jeść ciężko przed snem, odpowiedział Michał, całując ją w policzek. Wieczory spędzali na rozmowach, planowaniu przyszłości i marzeniach. Michał często mówił, że chce zabrać Kasię do Paryża, aby mogli tam spędzić romantyczny weekend tylko we dwoje. Kasia marzyła o tym, by zobaczyć z nim Nowy Jork i spacerować po Central Parku. Kiedy pojedziemy do Paryża? Pytała Kasia, gdy siedzieli razem na kanapie. Niedługo, obiecuję. Może w przyszłym roku, gdy dzieci będą miały wakacje? Odpowiadał Michał, trzymając jej rękę. Każdy dzień zaczynał się i kończył w harmonii. Wspólne poranki były pełne śmiechu i czułości. Michał zawsze robił Kasi kawę, a ona przygotowywała śniadanie dla całej rodziny. Dzieci radośnie biegały po domu, a Kasia i Michał z uśmiechem patrzyli na swoje pociechy. Ich rozmowy były pełne czułości i zrozumienia. Kasia była przekonana, że ma najlepsze życie, jakie mogła sobie wymarzyć. Była szczęśliwa i spełniona, a Michał był jej największym wsparciem i przyjacielem. Często siadali razem na tarasie, trzymając się za ręce i obserwowali zachody słońca. Cieszę się, że cię mam, mówiła Kasia, opierając głowę na ramieniu Michała. Ja też, Kasiu. Jesteś moim wszystkim, odpowiadał Michał, obejmując ją mocniej. W ostatnich miesiącach jednak coś zaczęło się zmieniać. Michał coraz częściej wyjeżdżał w delegacje. Początkowo były to sporadyczne wyjazdy na dzień czy dwa, ale z czasem zaczęły się przedłużać. Kasia zauważyła, że mąż wracał później niż zwykle, był bardziej zmęczony i mniej obecny duchem. Kochanie, musisz znowu wyjeżdżać? Zapytała Kasia pewnego wieczoru, gdy Michał pakował walizkę. Tak, kochanie. To pilna sprawa, muszę być w Berlinie na spotkaniu z klientem, odpowiedział, nie patrząc jej w oczy. Ale już trzeci raz w tym miesiącu. Dzieci za tobą tęsknią, ja też, powiedziała Kasia, próbując ukryć zmartwienie. Wiem, ale to naprawdę ważne dla mojej pracy. Obiecuję, że jak wrócę, spędzimy razem więcej czasu, odpowiedział Michał, próbując ją uspokoić. Kasia czuła się coraz bardziej samotna. Tęskniła za czasami, gdy Michał był zawsze obok, gotowy wysłuchać i wesprzeć. Ich rozmowy stały się powierzchowne, a Kasia coraz częściej miała wrażenie, że mąż coś przed nią ukrywa. Coraz częściej kłócili się o te wyjazdy. Kasia była zrozpaczona, że ich związek, który kiedyś był tak silny, teraz wydawał się kruszyć. Michał tłumaczył się, że to konieczne dla jego pracy i że robi to dla dobra rodziny, ale Kasia nie mogła pozbyć się wątpliwości. Dlaczego musisz jechać teraz? Przecież miałeś obiecany wolny weekend, powiedziała Kasia z wyrzutem. Przykro mi, ale to naprawdę ważne. Proszę, zrozum, Michał próbował się tłumaczyć. Zawsze mówisz, że to ważne. A co z nami? Czy my już nie jesteśmy ważni? Kasia czuła, że jej głos drży. Michał milczał, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Kasia czuła, że ich związek jest w poważnym kryzysie, ale nie wiedziała, jak go naprawić. Tęskniła za bliskością i wsparciem, które kiedyś były naturalną częścią ich codzienności. Pewnej nocy, gdy Michał był w kolejną delegację, Kasia leżała w łóżku, nie mogąc zasnąć. Myśli kotłowały się w jej głowie, a wątpliwości rosły.
Zaczęła zastanawiać się, czy rzeczywiście wszystkie te wyjazdy są konieczne. Coś w jej sercu podpowiadało jej, że musi dowiedzieć się prawdy. Kasia przypominała sobie wszystkie te chwile, gdy Michał wracał późno i tłumaczył się zmęczeniem. Przypominała sobie, jak zmienił hasło do telefonu, mówiąc, że to dla bezpieczeństwa. Czuła, że coś jest nie tak, ale nie miała dowodów. Jej intuicja podpowiadała jej, że mąż może coś ukrywać. Dlaczego nie mogę zasnąć? Pytała samą siebie, przewracając się z boku na bok. Jej myśli krążyły wokół Michała i jego nagłych, częstych wyjazdów. W końcu Kasia postanowiła, że musi dowiedzieć się prawdy. Nie mogła dłużej żyć w niepewności. Wiedziała, że może to być bolesne, ale czuła, że musi zaryzykować. Postanowiła, że gdy Michał wróci, będzie musiała z nim poważnie porozmawiać. Pewnego wieczoru, gdy dzieci już spały, Kasia usiadła na kanapie i zaczęła przeglądać zdjęcia z ich wspólnych wakacji. Łzy napłynęły jej do oczu, gdy przypomniała sobie, jak szczęśliwi byli. Czy to wszystko mogło się zmienić? Co się z nami stało, Michał? Powiedziała na głos, choć nikogo nie było w pokoju. Jej myśli wracały do tego, co kiedyś było. Przypominała sobie ich pierwsze randki, zaręczyny, ślub. Wszystkie te wspomnienia wydawały się teraz tak odległe, jakby należały do innego życia. Muszę dowiedzieć się prawdy, postanowiła w końcu, zamykając laptopa. W sercu czuła strach, ale jednocześnie determinację. Wiedziała, że nie może dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Następnego dnia, gdy dzieci były w szkole, Kasia usiadła przed komputerem Michała. Była to decyzja podjęta z ciężkim sercem, ale czuła, że musi poznać prawdę. Znała hasło do jego komputera, zaufanie, którym obdarzali się przez lata, było na tyle duże, że nigdy nie ukrywali przed sobą takich rzeczy. Kasia wzięła głęboki oddech i włączyła komputer. Z każdą sekundą czuła, jak jej serce bije coraz szybciej. Kiedy wpisała hasło, ekran zaświecił się znajomym tapetą ich rodziny. Na chwilę zawahała się, ale wiedziała, że musi to zrobić. Zaczęła od przeglądania jego skrzynki mailowej. Na początku nic nie budziło podejrzeń, maile od współpracowników, raporty, wiadomości służbowe. Ale potem natknęła się na folder o nazwie prywatne. Otworzyła go, a to, co zobaczyła, wstrząsnęło nią do głębi. Były tam maile od różnych kobiet, pełne czułości i intymności. Niektóre wiadomości były jednoznaczne, inne bardziej subtelne, ale wszystkie miały jeden wspólny mianownik – Michał zdradzał ją. Kasia przeczytała kilka z nich, jej dłonie drżały, a łzy napływały do oczu. Były tam również zdjęcia, Michał z innymi kobietami, na kolacjach, w hotelach, w miejscach, które Kasia znała z ich wspólnych wyjazdów. Kasia przeglądała dalej, znajdując rozmowy na portalach społecznościowych i komunikatorach. Każda kolejna wiadomość tylko pogłębiała jej ból. Były tam plany spotkań, wspomnienia wspólnych chwil, które Michał spędzał z innymi kobietami pod pretekstem wyjazdów służbowych. Nie mogę w to uwierzyć, wyszeptała, czując, jak grunt usuwa się spod jej stóp. Przez chwilę siedziała w ciszy, próbując uporządkować myśli. Cały jej świat zdawał się rozsypywać na kawałki. Wszystkie te chwile, kiedy myślała, że Michał jest w pracy, on spędzał z innymi. Każde jego słowo, każdy uśmiech, każde zapewnienie wydawały się teraz kłamstwem. Kasia poczuła, jak krew pulsuje jej w skroniach. Była wściekła. Jak mógł jej to zrobić? Jak mógł zdradzić zaufanie, które budowali przez tyle lat? Czuła, że cały jej świat się zawalił. Jak mogłeś mi to zrobić? Powiedziała na głos, choć Michała nie było w domu. Wstała od komputera i zaczęła chodzić po pokoju. W głowie kłębiły się myśli, a uczucia mieszały się w chaotycznym wirze. Była wściekła, zraniona, upokorzona. Wszystko, co miała, wszystko, w co wierzyła, nagle przestało mieć znaczenie. Dlaczego? Co ja ci zrobiłam, że zasłużyłam na coś takiego? Krzyknęła, rzucając poduszką o ścianę. Jej gniew narastał, a łzy płynęły strumieniami po policzkach. Wiedziała, że musi coś z tym zrobić, że nie może pozwolić, aby Michał wyszedł z tego cało. Czuła się zdradzona na najgłębszym poziomie i wiedziała, że nie będzie w stanie mu tego wybaczyć. Gdy pierwsza fala gniewu minęła, Kasia zaczęła planować swoją zemstę. Nie zamierzała pozwolić, aby Michał wyszedł z tego cało. Postanowiła zrobić wszystko, aby poczuł, jak bardzo ją skrzywdził.
Kasia usiadła ponownie przy komputerze, tym razem bardziej zdeterminowana. Zrobiła kopię wszystkich kompromitujących wiadomości, zdjęć i dokumentów. Przechowywała je na pendrive, aby mieć pewność, że nie zginą. Wiedziała, że będzie musiała działać ostrożnie, aby Michał niczego się nie domyślił. Kasia zaczęła od zbierania dowodów. Zrobiła kopię wszystkich kompromitujących wiadomości, zdjęć i dokumentów. Skontaktowała się z prawnikiem, aby dowiedzieć się, jakie ma możliwości prawne. Wiedziała, że chce złożyć pozew o rozwód, ale chciała zrobić to w sposób, który najbardziej zaboli Michała. Chciałabym złożyć pozew o rozwód, powiedziała Kasia zdecydowanie, gdy weszła do gabinetu prawnika. Rozumiem. Czy macie rozdzielność majątkową? Zapytał adwokat, przeglądając dokumenty, które przyniosła. Nie, mamy wspólnotę majątkową. Chcę, aby wszystko zostało podzielone równo, ale muszę wiedzieć, jakie mam prawa, odpowiedziała Kasia. Rozumiem. Proszę mi powiedzieć więcej o sytuacji, zachęcił prawnik. Kasia szczegółowo opowiedziała o zdradach Michała, jego kłamstwach i fałszywych delegacjach. Prawnik słuchał uważnie, notując wszystkie istotne informacje. Mamy silne dowody. Zdjęcia, wiadomości, wszystko jest tutaj, powiedziała Kasia, pokazując pendrive z danymi. Dobrze. Musimy przygotować pozew i zebrać dodatkowe dowody. Jeśli Michał spróbuje się bronić, musimy być gotowi, odpowiedział prawnik. Wiedziała, że to tylko pierwszy krok. Postanowiła, że Michał musi poczuć, jak bardzo ją zranił. Dlatego też postanowiła poinformować o wszystkim najbliższe osoby z jego otoczenia. Chciała, aby wszyscy dowiedzieli się, kim naprawdę jest. Czy na pewno chcesz to zrobić? Zapytała jej przyjaciółka Marta, gdy Kasia zwierzyła się jej ze swoich planów. Tak, Marta. Muszę. Zasługuję na sprawiedliwość, a Michał musi zrozumieć, jak bardzo mnie skrzywdził, odpowiedziała Kasia stanowczo. W dniu, kiedy Michał wrócił z delegacji, Kasia była gotowa. Przywitała go jak zwykle, ale w jej oczach błyszczała determinacja. Po kolacji usiedli razem w salonie. Michał był zadowolony, myśląc, że wszystko jest w porządku. Kasia jednak miała inny plan. Musimy porozmawiać, zaczęła Kasia, starając się zachować spokój. O czym? Zapytał Michał, nie spodziewając się, co zaraz usłyszy. O twoich delegacjach. O twoich zdradach, odpowiedziała, kładąc przed nim kopię kompromitujących dowodów. Michał pobladł, gdy zobaczył dokumenty. Nie mógł zaprzeczyć. Na stole leżały wydruki maili, zdjęcia, rozmowy na komunikatorach. Wszystko, co Kasia zebrała przez ostatnie dni. Kasia, to nie tak, jak myślisz, zaczął Michał, próbując się tłumaczyć. Naprawdę? To jak jest? Czyżby te wszystkie kobiety były tylko przypadkowymi znajomymi? Przerwała mu Kasia, w jej głosie słychać było gniew i rozczarowanie. Ja nie wiem, co powiedzieć, i Michał spuścił wzrok, wiedząc, że jest bezradny. Nie musisz mówić. Wszystko jest jasne. Myślałeś, że nigdy się nie dowiem? Kasia podniosła głos, nie mogąc już powstrzymać emocji. Michał próbował podnieść ręce w geście obrony, ale wiedział, że to na nic. Kasia była zdeterminowana, a dowody mówiły same za siebie. Dlaczego, Michał? Dlaczego mi to zrobiłeś? Zapytała, a w jej oczach pojawiły się łzy. Nie wiem, Kasia. To wszystko wymknęło się spod kontroli. Przepraszam, Michał mówił cicho, ale jego słowa nie miały żadnej mocy. Rozmowa, która nastąpiła, była pełna emocji. Michał próbował się tłumaczyć, przepraszać, obiecywać poprawę. Ale dla Kasi było już za późno. Nie mogę ci już ufać, Michał. Zniszczyłeś wszystko, co budowaliśmy przez te lata, powiedziała, z trudem powstrzymując łzy. Proszę, Kasia, daj mi jeszcze jedną szansę. Obiecuję, że się zmienię, Michał próbował chwycić ją za rękę, ale Kasia cofnęła się. Nie ma już szans. Zniszczyłeś nasze małżeństwo. Nie wiem, jak mogłeś być tak okrutny, jej głos drżał od emocji. Michał zrozumiał, że nie ma już odwrotu. Wszystko, co obudowali przez te lata, legło w gruzach. Kasia była zbyt zraniona, aby dać mu kolejną szansę. Musisz się wyprowadzić. Chcę rozwodu, powiedziała stanowczo, patrząc mu prosto w oczy.
Rozumiem. Ale co z dziećmi? Zapytał Michał, próbując znaleźć jakąś nadzieję. Dzieci zostają ze mną. Będziesz mógł je odwiedzać, ale nasze małżeństwo jest skończone, odpowiedziała Kasia, czując ciężar tych słów. Michał wiedział, że nie ma już odwrotu. Musiał pogodzić się z konsekwencjami swoich czynów. Kasia była zdeterminowana i nie zamierzała zmieniać swojej decyzji. Proszę, Kasia. Przepraszam za wszystko. Nie wiem, co mnie opętało, powiedział, próbując jeszcze raz błagać o przebaczenie. To już nie ma znaczenia, Michał. Zraniłeś mnie i nasze dzieci. Musimy teraz myśleć o przyszłości, odpowiedziała Kasia, starając się zachować spokój. Rozmowa trwała jeszcze długo. Michał próbował przekonać Kasię, że się zmieni, że zrobi wszystko, aby naprawić swoje błędy. Kasia jednak była nieugięta. Wiedziała, że nie może już dłużej żyć w kłamstwie i oszustwie. To koniec, Michał. Musisz to zrozumieć, powiedziała Kasia na zakończenie rozmowy. Dobrze, Kasia. Zrozumiałem. Przepraszam, odpowiedział Michał, wiedząc, że stracił wszystko, co było dla niego ważne. Kasia czuła, że podjęła właściwą decyzję. Chociaż była zraniona i zrozpaczona, wiedziała, że teraz musi myśleć o sobie i dzieciach. Michał musiał odejść, a ona musiała zacząć nowe życie. Kasia była zdecydowana. Nie mogła żyć z człowiekiem, który ją zdradzał. Złożyła pozew o rozwód i rozpoczęła proces separacji. Było to dla niej bolesne, ale wiedziała, że nie ma innego wyjścia. Musiała myśleć o sobie i dzieciach. Wieczorem, po rozmowie z Michałem, Kasia usiadła przy stole w kuchni, zastanawiając się nad wszystkim, co się wydarzyło. Dzwonek do drzwi przerwał jej myśli. To była Marta, jej najlepsza przyjaciółka. Kasia, wszystko w porządku? Zapytała Marta, widząc zmartwioną twarz Kasi. Nie, Marta. Nic nie jest w porządku, odpowiedziała Kasia, wpuszczając ją do środka. Opowiedz mi, co się stało, Marta usiadła przy stole, gotowa wysłuchać. Odkryłam, że Michał mnie zdradzał. Przeglądałam jego komputer i znalazłam dowody na jego liczne romanse, Kasia mówiła z trudem, a łzy napływały jej do oczu. Nie mogę w to uwierzyć. Jak on mógł to zrobić? Marta była zszokowana. Nie wiem, ale nie mogę dłużej z nim być. Złożyłam pozew o rozwód, odpowiedziała Kasia, wycierając łzy. Jestem z tobą, Kasiu. Zawsze możesz na mnie liczyć, Marta objęła przyjaciółkę. Następnego dnia Kasia zorganizowała spotkanie z prawnikiem, aby omówić szczegóły rozwodu. Chciała, aby wszystko przebiegło sprawnie, ale jednocześnie chciała zabezpieczyć siebie i dzieci. Chcę, aby wszystko zostało podzielone równo. Dom, oszczędności, wszystko, powiedziała stanowczo Kasia. Rozumiem. Przygotuję odpowiednie dokumenty. Czy masz jakieś szczególne życzenia dotyczące opieki nad dziećmi? Zapytał prawnik. Chcę, aby dzieci zostały ze mną. Michał może je odwiedzać, ale muszą mieć stabilne i bezpieczne środowisko, odpowiedziała Kasia. To da się załatwić. Będziemy musieli również ustalić kwestię alimentów, dodał prawnik. Oczywiście. Chcę, aby dzieci miały wszystko, czego potrzebują, Kasia była zdeterminowana. Jednak to nie był koniec jej zemsty. Postanowiła, że Michał musi poczuć, jak bardzo ją zranił. Rozesłała kopię kompromitujących dowodów do jego rodziny, przyjaciół i współpracowników. Chciała, aby wszyscy dowiedzieli się, kim naprawdę jest. Kasia wiedziała, że to radykalny krok, ale czuła, że Michał zasłużył na publiczne upokorzenie. Wysłała maile z dowodami zdrady do rodziny Michała. Nie mogę uwierzyć, że Michał był zdolny do czegoś takiego. Zawsze wydawał się być taki odpowiedzialny, powiedział jego brat, kiedy skontaktował się z Kasią. Niestety, okazał się kimś zupełnie innym, odpowiedziała Kasia, starając się nie okazywać emocji. Jestem po twojej stronie, Kasiu. Michał musi ponieść konsekwencje swoich czynów, dodał jego brat. Następnie Kasia skontaktowała się z niektórymi współpracownikami Michała, wysyłając im kopie dowodów. Wiedziała, że to może wpłynąć na jego karierę, ale czuła, że zasłużył na to. Kasia, nie wiedziałam, że Michał jest zdolny do czegoś takiego. Jestem z tobą, napisała jego koleżanka z pracy. Dziękuję za wsparcie. To dla mnie bardzo trudne, odpisała Kasia.
Ostatecznie Kasia postanowiła poinformować również przyjaciół Michała. Chciała, aby wszyscy wiedzieli, kim naprawdę jest. Michał? Zdradzał cię? To niewiarygodne. Powiedział jeden z jego najbliższych przyjaciół, kiedy Kasia skontaktowała się z nim. Niestety, to prawda. Odkryłam wszystko na jego komputerze, odpowiedziała Kasia. Jestem po twojej stronie, Kasia. Michał musi ponieść konsekwencje swoich działań, dodał przyjaciel. Po zakończeniu procesu rozwodowego, Kasia zaczęła nowe życie. Była wolna od zdrad i kłamstw. Czuła się silniejsza i bardziej niezależna. Znów mogła skupić się na sobie i na dzieciach. Michał został sam, zrujnowany przez swoje własne czyny. Kasia wróciła do pracy w pełnym wymiarze godzin, co dało jej satysfakcję i poczucie spełnienia. Wiedziała, że teraz musi zapewnić dzieciom stabilność i bezpieczeństwo. Mamo, czy możemy pojechać na wakacje nad morze? Zapytała Ania pewnego wieczoru. Oczywiście, kochanie. Zasługujemy na to, aby odpocząć i spędzić czas razem, odpowiedziała Kasia z uśmiechem. Kasia planowała również więcej czasu poświęcić na swoje pasje. Zaczęła chodzić na zajęcia jogi, które pomagały jej odzyskać wewnętrzny spokój i równowagę. Jak się czujesz, Kasiu? Zapytała Marta, gdy spotkały się na kawie. Czuję się coraz lepiej. To wszystko było dla mnie trudne, ale teraz wiem, że podjęłam właściwą decyzję, odpowiedziała Kasia. Jestem z ciebie dumna. Jesteś silną kobietą, powiedziała Marta, trzymając ją za rękę. Kasia również zaczęła spotykać się z nowymi ludźmi. Pewnego dnia, podczas spaceru w parku, poznała Pawła, mężczyznę, który okazał się być bardzo ciepły i zrozumiały. Cześć, jestem Paweł. Czy mogę ci towarzyszyć podczas spaceru? Zapytał, uśmiechając się do Kasi. Cześć, jestem Kasia. Oczywiście, będzie mi miło, odpowiedziała z uśmiechem. Paweł okazał się być wspaniałym towarzyszem. Spędzali razem coraz więcej czasu, rozmawiając o życiu, marzeniach i przyszłości. Cieszę się, że cię poznałem, Kasiu. Jesteś niesamowitą kobietą, powiedział pewnego wieczoru Paweł. Ja też się cieszę, Paweł. Dziękuję, że jesteś, odpowiedziała Kasia, czując, że znów zaczyna wierzyć w miłość. Kasia wiedziała, że zasługuje na szczęście i prawdziwą miłość. Patrząc w przyszłość, miała nadzieję, że znajdzie kogoś, kto naprawdę ją doceni i będzie ją szanować. Czuła radość z tego, że udało jej się wyjść z tej sytuacji silniejsza, gotowa na nowe wyzwania i przygody. Życie Kasi powoli wracało do normy. Wiedziała, że przed nią jeszcze wiele wyzwań, ale czuła się gotowa, by stawić im czoła. Była silna, niezależna i gotowa na nowe początki. A każdy dzień przynosił jej coraz więcej radości i spełnienia.